Witam Was serdecznie. Być tutaj, tego nie zrobić. Ten był mega niezadowolony z siebie. Zobaczcie sami. Bardzo ładne miasto. Jestem w Głogowie. Bardzo miły pan tutaj nas oprowadza. Wpuścił nas tutaj na wieżę. Tam są bulwary. A po co ja o tym mówię? Ponieważ będę chciał was zabrać w jedno z miejsc. Mam nadzieję, że tu będzie widać dobrze. Tam sobie troszkę... Ekran mi zgasł. O. Czy wy to widzicie? Chyba tak. Tam jest kościółek. Będziemy zwiedzać. Jest most. A tam jest pewien fort, do którego będziemy uderzali. Który sobie spróbujemy pokazać. Coś może o nim opowiedzieć. Aczkolwiek za dużo tam już nie zostało. A żeby być już, żeby nie być gołosłownym, może w ten sposób, to właśnie mówimy o tym. Fort Malaków. Coraz bliżej już jestem tego miejsca. Przynajmniej tak mi się wydaje. A nazywa się to tak popularnie barbakanem. Powiem szczerze, jak teraz przeglądałem sobie internet, to chyba z 4 nazwy na to były, więc postaram się wszystkie przytoczyć, ale muszę sobie je odświeżyć. A już coraz bliżej. Z tego co wiem, z tego kierunku też można przyjść, ale tu jest czynna trasa. Więc raz, że trzeba uważać na pociągi, dwa, że na sokistów. Jest i ona. Pokażę wam się na jej tle. Nie za dużo. Rejon całkiem piękny. Tu obok płynie Odra. On miał 3 kondygnacje. Dwie naziemne. Z tego co wiem, na drugą nie masz wejścia. Zburzone to wejście. Tak samo zejścia na dół również nie ma. O morda. Ale tu szkła pełno. Wiecie co, będę filmował jeszcze z zewnątrz i będę dopowiadał informacje. Pamiętam, że grubość murów tutaj była w 1,2 metra. I to jest budowla pruska, która znajduje się przy Odrze. No i miała za zadanie bronić tutaj tego fragmentu. Oczywiście odcinając możliwość ataku z wody, bo przepłynięcia chociażby jakąś jednostką. A ten krzyż to chyba taki właśnie związany z armią pruską, ja bym tak to nazwał. A tu ciekawe, co to jest. Ha. Fajnie, ktoś sobie tutaj zakłady przyniósł. Jakieś ustrojstwa stare jeszcze zostały, jak widzicie. Kurde, no ludziska, po co wy tak tu śmiecicie? Stanowiska strzelnicze, tutaj też takie dość ciekawe, zobaczcie. Tu widzi,
Tu widzi po środku mniej, ale i tak by było bardzo ciężko podejść. Ja w ogóle zobaczę, czy będę miał podejście, żeby to troszkę obejść. Tu jest właśnie główne wejście. Już widzieliście, jak się pojawiłem. Tu był właśnie górny poziom, który no już, jak widzicie, nie ma możliwości, żeby po nim się poruszać. Tam chociażby była taka możliwość. Wszystko jest no, zburzone. Tu wewnątrz właśnie tej wieży mieliśmy zejście do prochowni, która została zasypana i jeszcze jest zalana, więc nie ma sensu. A tu resztki jeszcze schodów, a podejrzewam, że jeszcze jacyś śmiałkowie pewnie tutaj sobie wejdą, przynajmniej na ten poziom, ale to już wyżej nie można było. No taki, wiecie, dla kogoś, kto się wspina, to dotrze do tych haków, do tych punktów obserwacyjnych, czy tam strzelniczych. O, tu widzę, jak tu jest krata, to raczej może to nawet nie były ani jedno, ani drugie, tylko po prostu cyrkulacja powietrza. Też bardzo fajny strop. Taka typowo pruska architektura. Generalnie ten schron powstawał, słuchajcie, w latach 1857-1860. Nic nie widzę. Będę jednak tak pokazywać. I to był taki obiekt, który właśnie miał na celu, nawet jak ta twierdza Głogów została jakby zdobyta, albo może nie twierdza, ale gdyby obiekty obok zostały zdobyte, to taki obiekt mógł się bronić samodzielnie. Te obiekty rozproszone właśnie miały taką funkcję. Obejdziemy dookoła, zobaczymy, co jest jeszcze ciekawego. Imprezki tu się dzieją na pewno. Kurde, mam krótkie pory i buty nie urbexowe totalnie. Będę musiał się przeglądnąć. Też przyjechałem w takim chyba najgorszym momencie, żeby oglądać to miejsce z zewnątrz. Już tak naprawdę kończąc mój wywód, który nie był zbyt historyczny, aczkolwiek go troszkę zaraz uzupełnię, powiem szczerze, chciałbym, żeby ci, co tutaj stłukli butelki, chociaż raz weszli w takie szkło i zobaczyli, jaką głupotę robię. Bo to jest wręcz nie do pomyślenia, jakim trzeba być mało inteligentnym człowiekiem, żeby takie rzeczy robić. Ostatnią rzecz, którą chciałem właśnie powiedzieć, już wracam na kaweczkę, że podczas oblężenia Głogowa w 1945 roku ta wieża artyleryjska została wykorzystana jako stanowisko dla ciężkich dział przeciwlotniczych, a także w późniejszym okresie walk została zmieniona na szpital polowy jednostek niemieckich. Tyle, słuchajcie, za dużo nie zostało. Spodziewałem się ciut więcej, ale chociażby widoki z wieży ratuszowej, mam nadzieję, że rekompensują wam moją rwaną opowieść. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!